Cześć siemano, ja jestem Ghost, a to jest kolejny odcinek gry Watford, mecz Pucharu Capital One z Manchester United. Wynik pierwszego meczu to 2 do 1 na naszą korzyść, a więc jesteśmy w lepszej sytuacji, ale musimy oczywiście tu nie przegrać i to jest półfinał, jak wiecie, a więc prawdopodobnie Manchester City będzie w finale, a my mamy nadzieję, że my też będziemy. Ale to dowiemy się po tym spotkaniu. Środkowanie Rooney i Drągowski. I strzał, ale skiksował chociaż. Bramka z niczego. Ej, spalony? Nie. A jednak. Dobra, jest gol. Najważniejsze. Zobaczcie tutaj ten strzał Rabio. To kompletny kiks, ale piłkę dostał mój zawodnik i tutaj nawet nie wiem, kto to w bramce stoi. Valdes, o Boże, Valdes w bramce. I widzicie, zdobywamy bramkę i mamy już dwie bramki przewagi nad Manchesterem United, a strzelcem Holebas, a więc nasz obrońca. Niedobrze. Jest niestety gol, a już myślałem, że będzie fajnie i spokojnie. Andre Herrera, tak mi się wydaje, strzelcem tej bramki. Tutaj ten zwód siadałem, po tym podaniu poszedłem i z bliskiej odległości tracimy bramkę, po prostu jest remis. I Barbo. Dobra, teraz mu kiwka wyszła. Jedna z nielicznych kontr tego spotkania w moim wykonaniu i Barbo i nic, chociaż Valdes dwa razy broni świetnie. No a oni taką bramkę strzelili, a ja tutaj nie pykło mi. Dobre podanie. Prawie. Dalej, dalej, wybij, wybij. Spalony. Wjechał mi do bramki praktycznie. Gdzie była moja obrona? A więc szykuje się jeszcze ciekawy mecz na koniec tego spotkania. Dobrze, objechałem. Jest! Kolejny raz szczęście, ale szybka moja odpowiedź i 4-3, a 2-2 w remis. Strzelałem w ten dłuższy róg, ale tutaj zawodnik Manchesteru interweniował niefortunnie i wbił po prostu ręką jeszcze tą piłkę do bramki. Dobra, przejęcie. Przejęcie i już po meczu, no kurczę, no taka sytuacja. Gol z niczego. Tutaj się zabawił chyba Jones. I Galgo podszedł i już poholował tą piłkę. Pociągnął po prostu tą akcję do końca. Valdes bez szans i wychodzimy jeszcze na prowadzenie. Więc taki niepozorny mecz, ale się rozkręcił, że naprawdę sporo goli, widzicie, padło. I mogłem tu jeszcze stracić ten finał, który już miałem prawie zapewniony po pierwszym meczu, ale Manchester tutaj walczył, ale ja się okazało, byłem lepszy. Okej, mamy potwierdzenie transferu Gastona Ramireza z Southamptonu. Dołączy do nas po tym sezonie, a więc bardzo dobrze, mamy kolejnego zawodnika. Gramy teraz ze Świętymi na St. Mary's Stadium, a więc na wyjeździe deszczowo, jak to na Anglii bywa. Ciekawe, czy Ramirez będzie tutaj w tym składzie, którego przed chwilą po prostu zakontraktowaliśmy. 13 miejsce mają, my czwarte, 37 punktów, oni 26. Arsenal piąty, nie czwarty. Ogólnie teraz Leicester wyrabia, to jest masakra. Życzę im naprawdę, żeby wygrali,
tą ligę, bo to jest naprawdę klub z sercem i drużyna, a nie jakieś tam gwiazdy pokupione za za miliony euro. I myślę, że jakiś zespół zbudują. Naprawdę tutaj gracze nie są aż tak na pewno wartościowi, a ogrywają praktycznie wszystkich. Okej, więc zaczynamy ten mecz, a Ramirez jest jeszcze nawet w wyjściowej 11. Broni, kolejny raz broni, no ile może bronić? I sam na sam jest wyrównanie. Dobra, wracamy do gry, do komentowania, bo na pewno wyciszę tam tą moją reakcję przez tego straconego gola. A na razie wracamy do gry. Musiała paść bramka, bo jak nic nie mogę robić, jak piłka chodzi po sznurku i znów przegrywamy. Jak wam powiem, że czasami na tej grze to się tak można wkurzyć, że głowa boli i głowa normalnie mała jest wobec tego, co się w tej grze wyprawia. Ten pierwszy gol zostawię bez komentarza. Potem fajnie wyrównałem, potem kolejny raz FIFA pokazała swoją wyższość jako komputer. Po prostu nic nie miałem do gadania. Potem już nie udało się tego odrobić, ale przegrywam, nie ma co tego rozpamiętywać czy tam płakać nad tym. Mówi się trudno i gramy po prostu dalej. I więc mamy kolejnego zawodnika, który do nas dołączy. Tym razem podejmujemy Spursów, a więc Tottenham na White Hart Lane, a więc kolejny raz wyjazd. Mam nadzieję, że teraz sprawy potoczą się lepiej i wygramy to spotkanie, ale to się kolejny raz ukaże po końcowym gwizdku. Dobrze. I jest Berahino po tej ładnej akcji, chyba nie, po tym ładnym odzyskaniu ślizgu Rabio. Szybkość tutaj do grania i Gallo do Berahino i wychodzimy na prowadzenie 1-0. Trochę tutaj za bardzo Tottenham grał na swojej połowie, a ja musiałem za nimi biegać po prostu. No, Drągowski, teraz piękna interwencja. Będzie jeszcze rzut wolny przed końcem pierwszej połowy. Dajmy dośrodkowanie, może coś z tego wyjdzie. I wyszedł piękny strzał nawet. Dojdzie do piłki, dośrodkowanie, broni. I Barbo. Stendera i... No, bij tą piłkę, no czemu to nie potrafisz bić? Chociaż cały czas jesteśmy. Murray, piękny strzał nawet, groźny, mocny, ciągle jesteśmy przy piłce, już nie. Dobrze, tutaj wykorzystaliśmy ten przywilej, środkowanie i pięknie, Berahino, druga bramka tego zawodnika w tym meczu, 90 minuta, 2-0, świetna kontra, rozklepany tutaj Tottenham i Barbo na 11 metr dogrywa piłkę. I pewnym strzałem, niekryty, Berahino zdobywa kolejną bramkę. Więc wygraliśmy 2-0 z Tottenhamem na ich stadionie. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu, za oceny pod poprzednimi filmami, a było ich naprawdę sporo. To mnie bardzo cieszy.
I co mogę powiedzieć? Oglądajcie, bądźcie na bieżąco. Tu mówił Ghost. Na razie, cześć.